witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to trzeci odcinek ze Skyblocka Hard na serwerze Mine. Kurde, jakie to było IP. Jest to odcinek trzeci ze Skyblocka na serwerze Best Mine. Myślę, że wam się podoba ta seria. I co najlepsze, patrzcie co jest za mną i patrzcie co jest znowu za mną. Ogólnie odcinka nie nagrywałem może 2-3 dni. Więc... Ile? 6 sezonek w jednym miejscu leżało. Co jest grane, Kejsut? Może ci później dam jakieś 4. Ogólnie... W ogóle to siema widzowie. Ta, właśnie, nie przywitałeś się. No, także tutaj, że jest moja farma kakałka, zaraz was oprowadzę. Ogólnie mieliśmy straszny problem z drzewami w poprzednim odcinku. No teraz mamy nawet takie drzewa, bo przydały się do tej farmy. Wszystko wam ogólnie będę opowiadać. Za niedługo, także na razie sobie odłożymy drzewka. Na początku będę ścinał, ty już Kejsut możesz iść do siebie. Właściwie. Później jeszcze pokażę wyspę Kejsuta, bo ogólnie na wyspie Kejsuta będzie mob grinder, tylko na razie tak niezbyt działa. Może trzeba będzie wyspę oświetlić, coś w tym stylu, nie wiem, zobaczymy. Na razie, o, kolejna sadzonka. Ogólnie sorry za to, że może być trochę opóźnienie dźwięku, ale chyba mi się coś źle nagrało, bo w montażu nie widzę, żeby coś było źle, jak coś to sorki, no. Właśnie bardzo mało się mobów respi. Ja ogólnie, może mam teraz 700 kasy, ponieważ dostałem, miałem chyba około 400. Dałem Kejsutowi 200, wiecie o co chodzi. Miałem 1400, później 1200 i kupiłem jeszcze te sadzonki. O, 400. Po co ty mi to dałeś? O Jezu, dobra. Będzie na miniaturkę czy coś. Dobra, ogólnie teraz strasznie mi dużo sadzonek dropi, bo wcześniej ledwo co 4 mi dropły, teraz z jednego drzewa 11. Więc to jest totalnie dobry drop. Chyba 11, czekaj. No 5 plus 6 to 11, no. Więc totalnie dobry drop teraz siadł, a wcześniej mi w ogóle nie chciały dropić, więc totalnie dobrze. A, i w ogóle nasz sposób na pozyskiwanie jedzenia, czyli skok w otchłań. Jeszcze was później oprowadzę po wyspie Kejsuta, po wszystkim. Pewnie jesteście zdziwieni, co tu się stało, skoro przecież nie nagrywałem odcinka i nagle takie rzeczy mamy. No, tutaj ten spawn mi się bardzo podoba, jaki zbudowałeś. No, troszkę graliśmy. Nie jakoś bardzo dużo, bo właściwie, no to trochę kobla pokopali, no troszkę graliśmy, prawda, no łącznie może 2 godziny. No tak. No i ogólnie jeszcze tutaj mam farmę, jak widzicie, kakałka. Właściwie to kakałko już chyba miałem w poprzednim odcinku, tak, miałem w poprzednim odcinku kakałko, ale nie miałem drzew tych, więc miałem bardzo mało tego drewna, no ale jak widzicie teraz uzbierałem, bo ogólnie historia jest taka, że taki gość mi zaproponował, że za jednego diaksa mi da chyba... $100 jakby za questa z krowami, $1000 mi przeleje i jeszcze chyba mi da jakieś tam itemki. Dał mi jedną sadzonkę, z której mi nic nie dropło, ale sobie kupiłem za 500 kolejne 10 sadzonek. No i właśnie takim sposobem teraz no, mam strasznie dużo itemsów i po prostu później jeszcze też dam Kejsutowi jakieś sadzonki na start. No tak się ogólnie prezentuje ta farma. Będę chciał ją jeszcze na pewno rozszerzać. I w przyszłości będę chciał ją zrobić bardziej na wysokość, w sensie ona będzie bardzo wysoka. Jeszcze się dowiecie, o co mi dokładnie chodzi. Będzie ona ogromna. Może w następnym raczej tego nie zrobię jeszcze, ale tak za kilka dni już powinna ta farma być zrealizowana. Tak to mniej więcej wygląda, jak sobie urośnie kakałko. Albo w sumie już możemy tutaj parę ściąć, żeby posadzić i posadzić gdzie indziej, bo właściwie, żeby się już rozrastało, nie ma co marnować czasu. Zaraz pójdziemy na wyspę Kejsuta, oprowadzę was. Ogólnie dowiedziałem się też, że na tym serwerze można awczyć na farmach, czyli mogę sobie tutaj stać przy tej farmie albo przy kaktusiarce i zarabiać sobie na tym. To jest akurat bardzo fajne, bo pamiętacie w poprzednim odcinku, co się chyba działo, czyli czekałem na drzewo. Niewiarygodną ilość czasu, więc bardzo dobrze, że coś takiego jest. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić. Ale jak jest, no to trzeba korzystać, więc na pewno będę coś takiego robił. Tu sobie posadzę jeszcze to. To już mam posadzone i jeszcze tutaj 11 wykorzystam. No i mamy tym sposobem prawie całe... No całe... Całe drzewo dżunglowe zapełnione kakałkiem. No i bardzo kozak. Teraz będziemy sobie ścinać to drzewo. A, i właśnie dla tych, co nie wiedzą, po co ja tą farmę kakała robię, to po prostu się zbiera pieniądze, tak? W sensie,
No, sprzedaje się kakao i za to się ma pieniądze, a za pieniądze wiadomo jest dużo rzeczy i chciałbym może kiedyś na tym serwerze topkę wbić, chociaż jakąś taką fajną. O, kolejna sadzonka tam spadła, później po nią pójdę, albo nawet teraz. No, także tak to wygląda. Dzisiejszy dzień jest chyba najlepszym, bo zaczęliśmy od rana grać z Keisutem. I właściwie ja jeszcze nie miałem tych drzewek i tej farmy. Tą farmę miałem taką, jak widzieliście w poprzednim odcinku. Zrobiłem dzisiaj to, zrobiłem te dwa drzewka. No i jednego diamenta nie mam, bo właśnie go sprzedałem za... Ale myślę, że się opłaca, później dostanę z kita jeszcze jednego. Albo może kiedyś se zrobię na przykład z fortunką, zobaczymy. Według mnie kozak się gra na tym serwie i naprawdę da się wciągnąć. Może Kejsu, ty teraz... Potwierdzam. Może właśnie chciałem teraz powiedzieć, żeby Kejsu coś powiedział, bo się nie odzywasz. No, także tak to mniej więcej wygląda. My sobie teraz ścinamy drzewo, a właściwie mówię to teraz tylko dlatego, jak ktoś słucha w tle, żeby wiedział, właściwie słyszeć dźwięki siekiery, ale to już mniejsza. Rozwalimy sobie to drzewo do końca, cyk. Nie no, ale serwer kozacki, nawet Kejsu to na początku myślał, że to taki zwykły skyblock, ale jak mu wszystko pokazałem, to mówił, ale tu jest trudno i na przykład żelazo tu jest strasznie ciężko zdobyć i to też jest takie fajne, że masz satysfakcję z żelaza, bardzo. Nie? Największy chyba problem mamy z Kejsutem z koblem, bo nam się tego nie chce kopać, a na przykład z drewnem jest tak, że na przykład drewna mamy strasznie dużo, zaraz wam pokażę, ile mam drewna. A, jeszcze robiłem... Drewno jak... taki protip, jak coś ma dużo, jak się zrobi... To wtedy z drewnem już nie ma problemu, bo tego drewna jest... Jeżeli macie dużo sadzonek, to tak, to właśnie później jest łatwo z drewnem. O, już mi się zwróciło za to drzewko na przykład, mam 4 sadzonki, ale już... O, 5, no to już mam, jestem na plus. Także idę sobie to po prostu, albo nie. Jak tam łącznie może na serwerze z 4 go... Łącznie z 4, no, ja trochę może więcej. Ogólnie jak widzicie, tutaj mam kości, bo dostałem od tego chłopa. To są itemki od tego chłopa na start dostałem. I tak to mniej więcej wygląda, tutaj taki syf. O, jeszcze mi tutaj 2 dropły, myślę, że jeszcze jedna albo 2 dropną z tego. Ogólnie wcześniej mi w ogóle te sadzonki nie chciały dropnąć, nawet z pierwszego drzewa ani jedna nie dropła, a teraz na przykład te sadzonki już mam ich tryliard, nie? I tak samo tego drewna. Kupiłem tych 10 w poprzednim odcinku chyba, co wam mówiłem. Urosło mi parę drzew i już miałem 1 000 000 drewna, jak widzicie tutaj, nie? Więc to jest naprawdę, jeżeli już macie coraz więcej drzew to, albo sadzonek, to już jest takie łatwo do ten, że masakra. Dobra. Ja już zaraz kończę farmę. Tutaj właściwie już prawie skończyłem. Może tu jeszcze powiększę o te 2 bloczki. Cyk. I za niedługo będę to... Chyba nie słychać myszkę, to sorry, bo mam... ogólnie, albo dobra, w sumie jeszcze tu powiększę, tak, o... No i tak mniej więcej to będzie wyglądać. Jeszcze tutaj sobie wszędzie kakao posadzę i będzie kozak. To jest taka wstępna, prawda, farma, bo na razie... Po pierwsze, tutaj mam border. Tak to bym może zbudował na przykład tu więcej, bardziej tych drzew 4 na przykład, żeby szybciej to zdobywać, no ale... O, patrzcie, tu na przykład 2 naraz mi spadły. Teraz te z tych saplingowych jungle sapling jest strasznie dużo, a wcześniej na przykład mi w ogóle one nie chciały dropić i to jest na przykład dziwne, nie? Gracz, o, został wyrzucony za kopanie na awku. To nieźle. Zacząłem z 10 i teraz mam 27 drzewek, więc jestem na 270% na plus, więc kozak. Według mnie im dłużej się tutaj gra, tym się lepiej gra i też ciekawiej jest. Znaczy, no. Bo później będziecie mieli już łatwy sposób na zarobek, będzie można fajnie questy sobie robić. Według mnie to jest taka kozak gierka na tym serwerze, że masakra. Dobra, ja chyba zaraz będę ścinał to kakao całe, bo będę chciał jeszcze je sadzić i na pewno w tym odcinku będzie jakiś timelapse z kopania kakaoka, bo jak żeby inaczej. Albo z kopania kobla, zobaczymy. Tych drzew mi już się naprawdę nie chce ścinać, bo ja mam, patrzcie ile tego drewna, jak będę potrzebował, to sobie zetnę. Mi też się nie chce. Więc jakby, no ja mam raz, dwa, trzy, łącznie chyba 4 staki, 5 staków różnego rodzaju drewna, więc jakby... Totalnie. 3 staki pięków i 2 staki desek. No i ogólnie ten spawn mi nawet też ładnie wyszedł. Nie jest on największy, ale mi się tam podoba. O, spadła kolejna sadzonka. Także ja idę ją schować i chyba idziemy ścinać kakałko. A właśnie, później je możemy sprzedać, bo ja jeszcze nie sprzedawałem kakałka. Znaczy sprzedawałem, ale to były małe ilości. Jakbym teraz to wszystko ściął, to myślę, że $100 by szło na tym zarobić, myślę. Zobaczymy. Także ja po prostu teraz zaczynam chyba ścinać kakałko i widzimy się po prostu jak zetnę całe. Taki timelapse teraz wejdzie.
Mogę gadać normalnie? Tak, bo to będę dźwięk wycinał. O Jezu. Już teraz kogo ścinam. Boże, co ja zrobiłem? W ogóle XD, chciałem coś zrobić. Jestem. Siekierka mi padła, okej. Siekiery mi padają. Nie no, mi się ten serwer ogólnie serio podoba. No, to jest jeden z najlepszych skyblocków, na jakich grałem. No. Nigdy nie widziałem takiego trudnego skyblocka. No ja. No i to właśnie kozak w tym. Każdy był, to był jakiś easy, on był nudny, bo 5 sekund. No, a tutaj? A tu, żeby mieć kopię żelaza, to musi kilka dni siedzieć. No. Albo kopać kobla, musisz kopać kobla, robić jakiś farm. Albo zbierać hajs na ten, na rudy. No. Czy ogólnie, trzeba po prostu grać, o. No to. Spadło kakałko. To na razie nakopałem tylko 60 kobla. Kurde. Tak myślałem, że to będzie... Za stack 16 hajsów w sumie? A czego, kobla? Kokobinsów. Ty, to się opłaca, chłopie. Mhm. Ale perły są tanie, o Boże. Teraz czekaj, ja chcę zobaczyć ile z tego jedno. Ogólnie, to powiem ci tak, no. Lepiej sprzedawać kokobinsy niż... Patrz, 4 perły, to jest 0,80 hajsu. No tak, tak. A 16 kokobinsów ja to chyba nawet, ja to chyba nawet mówiłem w pierwszym odcinku, nie? Tak, ale kokobinsy też jest trochę trudniej. Tak, ale później się to bardziej opłaca. Bo jeśli zdobędziesz kokobinsy, to musisz się kupić. Albo zdobyć jakoś. Jeszcze do tego musisz drewno, co nie da sobie. A podasz linka do mojego kanału, czy nie? Mogę podać. Jeszcze nie nalegam, tylko ogólnie się... Nie no, spoko. Nie mówię, że musisz, czy coś. Tak, o! Nie wiedzieć, czy dodasz, czy nie. No, a dopiero pierwszy stack kokobinsów zużyłem teraz, a... Nie, no to się w ciul opłaca, kokobinsy. Dobra. Kokobinsy się w ciul opłaca, nie? Ja teraz sobie daję tak, no. To nie? Ja wszędzie daję koblat, teraz... Wyspę teraz będę miał w pół, że po prostu gdzieś... Żeby mieć to jakby całą wyspę zapełnioną pół. Tą górną część, w sensie. No. Iż. Żebym wiedział, ile sobie jeszcze mogę rzeczy dać, że... Nagle patrzę, a tu miejsca nie ma. No dobra, czekaj, bo już chcę teraz mówić. Dobra. Dobra, widzowie, ogólnie teraz sobie sadzę, jak w sumie widzicie i tak właściwie już przestałem robić timelapsa. Ogólnie brakuje mi głodu, ale to nie problem, bo zaraz sobie do otchłani skoczę, tu już jest posadzone. Teraz mi pozostaje tylko posadzić wszystkie kokobinsy i później po prostu sprzedamy, myślę, wszystko. I co? Dobra, tutaj jest, cyk. Dobra, no to w takim razie teraz pozostaje tylko i wyłącznie posadzenie kokobinsów, wskoczenie do otchłani i myślę, że to nie będzie jakiś długi odcinek, taki informacyjny bardziej, co ja robiłem przez ten czas, co nie było odcinka i już pewnie widzicie to po nowej serii Szkoła Patola, więc serdecznie was w ogóle zapraszam, bo to jest jedno chyba z najlepszych serii, na jakie wpadłem. Właściwie to my z kolegą, taki bardziej reżyser mój, ta reżyser. Nie no, mój kolega z klasy wpadł, my tam później nie robiliśmy ogólnie, więc możecie zostawić tutaj łapkę w górę, na tym odcinku łapkę w górę, polecam. A i właśnie jeszcze możecie tam do case-suta wbić, jeżeli byście chcieli, link macie w opisie. Takie trochę ogłoszenia parafialne, czy coś w tym stylu. I zobaczcie, posadziłem teraz wszystko i zostanie mi stack... Tylko trochę lepiej niż ogłoszenia parafialne, krótsze. Tak. Mamy teraz wszystko posadzone, chyba że tutaj nie mamy, nie, jest. Także mamy łącznie prawie 2 staki kokobinsów i teraz robimy tak. Te kokobinsy dam sobie tutaj, bo właściwie na razie...
No nie ma sensu sprzedawać, dam sobie siekierkę tu i po prostu jak one urosną, to sobie znowu je zbiorę, ale to już pewnie poza odcinkiem. Więc koks myślę, ja tutaj jeszcze sobie ktoś gra, jak widzicie skyhardów jest dużo. Jeszcze tutaj jest strefa VIP i zakładam, że w tej strefie VIP są do kupienia bloki, które ci po prostu dają punkty na wyspie. Jakby, mogę zaraz wam pokazać, o co chodzi z tymi punktami. Tu są jakieś jeszcze jaja. Tutaj co jest? Tu coś takiego. A to w sumie się nie opłaca zbytnio. Znaczy, Endermana może się jajko opłaca, ale mech. Tutaj są, o, główki na przykład są za tysiaka do kupienia. To ja bym mógł sobie główkę kupić. Zakładam, że główki mogą dawać ten. Mogą dawać główki. Ty! 10 pistonów kosztuje 8 tysięcy. To masakra jest przecież. Ale a redstone? Redstone. Puh, nie ma tu redstone'a. 10 redstone. To pewnie na sklep. Znaczy, warsztat sklep będzie. Dobra, także idę sobie teraz na warp sklep. Zobaczymy, czy będzie z redstone. Myślę, że może być redstone do kupienia. Myślę, że to nie będzie. No. Jest. Za 10 sztuk redstone masz 5,5 tysiąca. No to bardziej. A. Ale. No. Czy zwykły redstone się da kupić? Wydaje mi się, że nie. No, ale patrz, na przykład za 500 dolarów możesz sobie kupić. Patrz co. A na przykład patrz, terakota jest o wiele tańsza. O 150, to w sumie. No. Ale patrz, na przykład 10 ale takiego lodu. Jest bardziej blada. No. Ej, ty, no na przykład taki smutna. Paket ice kosztuje chyba trochę taniej, o wiele taniej w takim sklepie tam, jak, gdzie ja byłem. Dobra, myślę, że ja już bym sobie poszedł na moją wyspę tam. A właśnie, jeszcze Kejsuta wyspę miałem pokazać, co ja robię. Dobra, idziemy sobie East Wizard Kejsut. Dobra. I tak wygląda wyspa Kejsuta. Tu jest mob grinder, który jeszcze nie działa. Tutaj będzie mieć kaktusiarkę, z tego co jest mówił. Tu ma nieskończone źródło wody, tu ma zejście na dół. Już tam zaraz, albo w sumie zaraz tam zejdziemy. Tu, jest tu są kaktusy, tu jest jego skrzynka, tu są schody, tak. Ale przez tutaj ogólnie ma takie chyba bardziej przemysłowe, co nie? Miejsce. Tu będą najpierw. Tak, tutaj ma skrzyneczki, patrzcie ile ma drewna, no też nie najgorzej. Tutaj z farmy będzie sobie wszystkie rzeczy. Tutaj nie masz najwięcej tego. Ale drewno to sobie mogę w każdej chwili pobierać. Mm-hmm. Także nie ma z tym problemu. Ty, a mnie ciekawi, daj jedno to. Nie no, nie da się raczej, ale ty jak się będzie dało, to ja będę mieć bekę. O. Nie, nie da się, dobra. Nigdy takiego, na zwykłym drewnie koko beansy. Bo jeżeli by się dało, to ja jestem idiotą, że zbierałem tyle, nie? Dobra, czekaj, oddam ci. Masz. Dobra, oddaję ci Coco Beansy, bo ci zabrałem, masz. O, widzę, że sobie tu zbierasz. Jak ja bym miał tak zbierać po jednym, to wiesz, to w sensie, wiesz, tak to i to zebrać i to, to wiesz, mi by to zajęło dosyć dużą ilość czasu. Mnie tak wolę pojedynczo zbierać. W sensie niby to jest lepsze, nie? Pewnie za niedługo zobaczycie działający mob grinder. A, i tu jeszcze ma kaktusy. Ja też miałem kaktusy, ale je zebrałem. Kiedyś sobie zrobię kaktusiarkę, kiedy ona po prostu będzie... kiedy będę mieć więcej piasku. Może w następnym odcinku zobaczycie potem. Tak, ogólnie... tak to mniej więcej wygląda. Wyspa Kejsuta też nie jest jakaś największa, tak jak moja właściwie. Ale mamy dużo rzeczy, mi się wydaje, na tej wyspie. A, i jeszcze, jak ktoś by chciał zobaczyć poziomy, tak, mam 40 poziom wyspy mam. Tak to mniej więcej wygląda. No i co ja mogę powiedzieć, no. No tak to wygląda. Mogę jeszcze posadzić właściwie... Nie no, właściwie tego już nie potrzebuję Jungle Wooda. Jak na razie. Niech to mi tutaj będzie rosnąć. Pewnie będę sobie tutaj stał i kopał kobla. Tak zakładam. Ale właściwie no tak to wygląda. I jeszcze Is albo Baltop. Zobaczmy sobie Baltopkę. Teraz pytanie, czy to jest, są miliony, czy to są tysiące. Ale wydaje mi się, że to mogą być miliony. Tu ma ktoś... Nie, tysiące. No tysiące. Tak, tak, bo tutaj chłop ma 22 tysiące i nagle jest 18. To są tysiące, no. Czyli najwięcej chłop ma 22 tysiące. A z ciekawości, tak wam tylko powiem, a jest, tu nie ma sklepu, tu trzeba ukośnik is. Patrzcie na to, jeżeli sobie wejdziecie w ulepszenia wyspy, to trzeba mieć 20 tysięcy. Mnie zastanawia trochę, jak ja bym miał to zrobić. Bo... skoro jedna osoba ma dopiero 20 tysięcy,
To czemu niektórzy mają takie levele? Nie mam pojęcia, ale spoko. Myślę, że spoko się to będzie tutaj rozwijało wszystko. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że oglądaliście. Czekaj, no, jeszcze co? A. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jest ze mną tutaj Aszka i Sud. Także subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Wbijajcie do Kejsuta, jeżeli tam macie ochotę. Nie wiem, co ty tam Kejsut masz, ale zapraszam XD. No i co? Wbijajcie jeszcze na szkoły Patole, bo kozak będzie. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Siema. Subuj!